Witam serdecznie, nazywam się Szymon Pociask, jestem konsultantem systemów NAFI Business Central tutaj w Intersysie i dzisiaj w ramach pierwszego wpisu odnośnie serii autorskiej Out of the Box dla Business Central poruszymy kwestię zleceń przesunięcia. I tak w ramach wersji Business Central 13 i 14 pojawiły się dwie znaczące zmiany w ramach funkcjonalności zleceń przesunięcia. Pierwsza z nich jest taka, że teraz w momencie definiowania nowego zlecenia przesunięcia możemy powołać się na więcej niż jeden magazyn w drodze. Wcześniej byliśmy limitowani do tego, że tylko jedna lokalizacja mogła posiadać takie cechy, a drugą zmianą, jaka jest wprowadzona, to możliwość zastosowania tak zwanego przelewu bezpośredniego, czyli przesunięcia, w którym nie zostanie użyta bezpośrednio lokalizacja w drodze. I tak też zrobimy sobie dwa przypadki. Jedno zlecenie przesunięcia takie pośrednie z wykorzystaniem tej lokalizacji w drodze, jak i drugie bezpośrednie z jej pominięciem i zobaczymy, jaki ma to wpływ bezpośrednio na system. Także w przypadku pierwszego rodzaju zlecenia z wykorzystaniem zapasów w drodze określimy sobie dwa magazyny, jeden pierwotny, a drugi docelowy, w ramach których będziemy działać i wykorzystamy jeden magazyn w drodze. Każdy magazyn ma inną konfigurację w systemie, więc wymusza na nas pewien inny sposób działania. Tak też kolorowy ma oznaczony, że ma wymagane przyjęcie i wydanie, a w ramach zielonego oprócz wymaganego przyjęcia i wydanie jest jeszcze odłożenie i pobranie. Także struktura magazynów określona, określimy sobie zapas, w ramach którego będziemy realizować to przesunięcie. Jest to przednie koło, dajemy 10 sztuk. No i takie zlecenie możemy sobie zwolnić i bezpośrednio utworzyć wydanie magazynowe. Utworzymy wydanie magazynowe i księgujemy bezpośrednio wydanie z lokalizacji kolorowej na lokalizację w drodze. Jak wydanie zaksięgowane, widzimy, że ilości też mamy wydane, więc możemy bezpośrednio przejść do przyjęcia magazynowego, w ramach którego zdejmiemy te zapasy z lokalizacji w drodze bezpośrednio do lokalizacji docelowej, czyli zielonej. Księgując przyjęcie, będziemy mogli je później przeprocesować do strefy odłożeń, jak będzie taka konieczność. Tu księgujemy i widzimy, że bezpośrednio nasze zlecenie przesunięcia jest zaksięgowane, jest usuwane, bo zrealizowaliśmy z niego wszystko to, co powinno zostać zrealizowane. Teraz przejdziemy sobie do nowego zlecenia przesunięcia, które będzie bezpośrednie. Czyli wykorzystamy nowy znacznik, określimy sobie nowy magazyn, niebieski jako pierwotny i docelowy jako czerwony. Tutaj wykorzystamy znacznik przelew bezpośredni i widzimy, że lokalizacja zapasów w drodze nam znika. Istotna jest struktura magazynu, dlatego że przelew bezpośredni jest tylko dostępny dla tych magazynów, w ramach których nie jest określone wymagane wydanie bądź przyjęcie, więc też od razu limitujemy sobie pewien sposób, jak możemy to zrealizować. Ale jeśli mamy takie lokalizacje w systemie, które wykorzystujemy bez tych dodatkowych opcji, jak najbardziej możemy wykorzystać nowy znacznik przelew bezpośredni. Określamy sobie zapas, który będzie przesunięty, ponownie przednie koło i wskazujemy ilość sztuk. Bezpośrednio dostajemy informację, że możemy już wydać i możemy już przyjąć. Czyli nie musimy posiłkować się ani wydaniem, ani przyjęciem, co jest bezpośrednio wynikiem konfiguracji magazynu, ale do tej pory, jeśli mieliśmy nawet lokalizację bez wymaganych przyjęć i wydań, ale z zastosowaniem zapasów w drodze, zobligowani byliśmy do naciśnięcia księguj, a następnie przyjmij, a później księguj, wydaj. Teraz klikając tylko raz księguj, od razu księguje nam się wydanie i przyjęcie, a zlecenie przesunięcia jest księgowane i usuwane. Więc zrobiliśmy dwa zlecenia, jedno bezpośrednio, jedno pośrednio. Zobaczmy sobie, jak wygląda to na zapisach, przechodząc do magazynu, archiwum i zapisów księgi zapasów. Mamy datę 14 lutego, więc możemy sobie pofiltrować po dacie dzisiejszej. Najpierw zrealizowaliśmy przesunięcie pośrednie, tak, czyli z wykorzystaniem magazynu w drodze, gdzie widzimy, że było 10 sztuk. Wyszło z kolorowego, weszło na własną logistykę, następnie wyszło i weszło na zielony. W przypadku drugiego zlecenia przesunięcia, które było bezpośrednie, dalej widzimy, że powstały 4 zapisy, ale kod lokalizacji jest pusty. My nie musieliśmy go powoływać, a sama akcja była znacznie szybsza. I system realizuje to w taki sposób, że ściąga 10 sztuk z magazynu niebieskiego, daje na pusty, następnie z pustego ściąga i daje na czerwony. Oczywiście kwestia wykorzystania tej funkcjonalności będzie zależna od tego, jak instalacja systemu NAV czy Business Central została przygotowana, ale w przypadku na przykład
takiej konfiguracji, gdzie nie wykorzystujemy lokalizacji pustych, tylko wszystkie są nazwane, to możliwość wykorzystania przelewu bezpośredniego jest jak najbardziej sensowna i może przyspieszyć nam pracę operacyjną na poziomie logistycznym czy magazynowym. Dziękuję za udział w pierwszym wpisie odnośnie serii Out of the Box i zapraszam za tydzień.